Witam w kolejnym filmiku. Jak widać, jestem na peronie SKM-ki. Akurat nie w części Gdynia Główna. O, widzę, że już chyba... O nie, myślałam. Nie, faktycznie moja SKM-ka jedzie, także tylko zapowiedź i tylko filmik na zasadzie zaproponuj. Zaproponuj kolejny temat mainstreamowy, zaproponuj kolejną markę mainstreamową do przeglądu albo kolejne miejsce perfumowe do rozeznania się pod kątem różnych okazji. Co być może dzisiaj w drodze. Nagram tego, że jak widać, cała jestem w słońcu, także pogoda jest iście sprzyjająca, więc nie będzie to jakimś problemem, że gdzieś tam w drodze nic, co prawda nie będzie, jeszcze dzisiaj będę, ale na pewno chcę zahaczyć o nowe miejsce perfumowe w Sopocie. Nie, mogę się tak mam zdziwiona, bo patrzyłam, że właśnie 9 czy 8 minut było, czy a 6, nie wiem, ale dużo do SKM-ki, jednak nie, to jednak jakiś krótki pośpiech, nawet zaprezentuję to później. Nie wiem, czy słychać, powiem tylko tyle, że jak przyjedzie, to będę kontynuować. Więc można zaproponować. Jak nikt nie zdąży zaproponować to jakąś markę, chociaż jeszcze chyba tam dałam to głosowanie, to jeszcze ewentualnie zobaczę na wynik głosowania. Więc wynik głosowania to może być jedna marka, a można zaproponować drugą markę. Teraz jakiś jeszcze Regio. Ja właśnie dzisiaj zakupiłam bilet metropolitalny, także znowu mogę krążyć. Wiedziałam, że będę chwilę uziemiona, także nie było sensu. Jak gdzieś jechaliśmy coś, to już po prostu wolałam inaczej. W każdym razie, jeżeli chodzi o zapach w ogóle dzisiejszego dnia, jeszcze mogę powiedzieć, to jest to zapach, który ma, powiedziałabym, irysowość, taką herbacianość irysową, herbatę irysową. Jest troszeczkę irysa w różnych ujęciach generalnie, również też z dodatkiem takiej lekkiej pudrowości, ale nie tylko. Także lekka irysowa pudrowość, trochę też. Ta herbacianość jest ciekawym dodatkiem, ciekawym aspektem, ciekawym tłem, natomiast trochę jednak jest słodkości. I wolałabym, żeby tej słodkości nie było, chociaż wtedy może by było zbyt gorzko, nie wiem, w każdym razie mogłoby jej być troszeczkę mniej, albo żeby coś jeszcze było takim dodatkiem, na przykład w irysie marki Liquid Imaginary, gdzie tam jest na przykład irys i takie trochę orzeźwienie pomarańczą albo mandarynką. Jakby tutaj może taki niuans jeszcze by troszeczkę ten zapach odciążył, troszeczkę może orzeźwił i troszeczkę zmniejszył poziom słodyczy i byłoby lepiej. Natomiast jest to na pewno zapach elegancki, jest to zapach ciekawy przez dodatek tej herbaty do irysa, także nosi się ogólnie tak dobrze. Ja mam go w użyciu globalnym, żeby go porządnie ocenić, ale kiedyś ten zapach pokazywałam. Pomyślę, że kiedyś ten zapach mi bardziej pasował. On był w takich dosyć mocnych ulubieńcach, dlatego że nie ukazywał tej słodyczy, ale właśnie wracam do zapachu po czasie i jednak ta słodycz się zaznacza. Są też po prostu... Czasami tak jest. Coś jest naszym ulubieńcem, przestaje nim być. Coś nam przeszkadza w czymś, a później po prostu w jakąś inną pogodę, niepogodę, cokolwiek bardziej zagra. Także... Raczej nie należy skreślać zapachów, no chyba że po prostu on jest jakiś wyjątkowo chemiczny, po prostu pospolity i tak dalej, ale jeżeli coś nam nie gra, to może się okazać, że później nam zacznie coś grać.